Witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Mistrzu, a to pierwszy odcinek mojej nowej serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. Na początku wybieramy postać, którą jest łowca demonów. Mężczyzna. Może być postać hardkorowa, może być sezonowa. Ale na początku będzie zwykła. Zastanawiałem się nad hardkorową, ale pomyślałem, że jak mi się często zawiesza miszka, zawiesi mi się, to mnie rozwala, zanim kliknę Escape, więc gramy bezpiecznie. Postać się nazywa Mistrzu Anigamez 2000. Stworzymy postać. I już mamy stworzoną postać. Na poziomie nienormalnym, wysoki sobie zrobimy ekspert. 0, tu 75, tu jeszcze 200, tu 300. Na wysoki, na lekko, bez punktów mistrzowskich będziemy używać. Wysoki już jest i rozpocznij grę. Rozpocznij grę więc. I już zaczynamy grę. Ładuje się. Powiem wam, że będę po prostu robił tak, że odcinki będą wychodziły po średnio 20 minut, może się starzyć to mniej lub więcej, w czasie przechodzenia jednego pełnego zadania lub jakiejś konkretnej lokacji. Pierwszą serię to będzie do ostatniego bossa w piątym akcie, tak jak w Diablo 2 jest 5 aktów, do Maltaela. Umiejętności będę zmieniał, żebyście zobaczyli, jakie są. A łowca demonów to jest postać, która zaraz piękniemy tak. I powiem wam jeszcze najważniejsze rzeczy. Nie będę słuchał dialogów, ale będę starał się całe lokacje przechodzić, wszystko co się da i co zdążę, żeby to nie była za długa seria, nieproporcjonalna do innych na przykład. Chociaż mam świadomość, że to inna gra. I no zaczynamy. Dalej powiem w trakcie. Tylko zmarli tak cuchną. Jeśli będzie za cicho. Jeśli będzie za cicho, podgłoszę. I będziemy, jak będziemy słuchali dzienniki, bo to są księgi wiedzy, dzienniki o potworach, to wtedy będę cicho siedział, a wy sobie będziecie po prostu słuchać, ale i tak będę grał, bo gra się automatycznie wtedy przycisza. Już pierwszy potworek. I idziemy dalej. A może podgłoszę, bo coś za cicho widzę, że... O tak, się klika opcje. Dźwięk. Głośność efektów. Na 20. A jakie to są efekty? Jest to napisane, nie ma. To zastosuj, zatwierdź. I już mamy. Idziemy dalej. Do kapitana Rumforda przy bramie do nowego Tristram. Przybyłem tutaj w poszukiwaniu. Nie gadamy z nim za długo. Dialogi mam podgłośnione, żebyście słyszeli. I tu trzeba rozwalić przeciwników. Już prawie drugi poziom. Ogólnie tu jest poziom 70 poziomów, są też mistrzowskie. Ale ja nie będę z nich korzystał. Wcale. Dlatego ten poziom wybrałem. Automatycznie nigdy się zmieniło. Nie widziałem nikogo, kto walczy tak jak ty. Możemy przejść. Straże, otworzyć bramę. Tu się automatycznie. Tu się automatycznie wyświetla, co mamy nowego. Przebicie nie możemy zmienić, bo już to mamy. Automatycznie się zmienia. I do gospody pod zarżniętym cielakiem wkraczamy. Już jesteśmy. Do Lei. Lea, tak? Tak, przybyłam tu, żeby zebrać. Uwaga, ranni się przemieniają. Ja i wtedy ranny zabij. Z tego ataku ten bardzo ładnie atakuje. To mi wykańcza. I teraz trzeba jeszcze raz z nią porozmawiać. Nas zaleją i śmierć. I teraz mamy wrócić do tej bramy przy nowym Tristram i porozmawiać z kapitanem Rumfordem oraz ruszyć w dalszą wędrówkę. Kuszę mamy, na razie nie pokazuję, ale ją ma.
Jak mogę wam pomóc w walce? Podziwiam. Bez obaw. Wierzyć. Atakują barykady! I atakujemy, bronimy właściwie barykad. Atakujemy z punktu widzenia otworu. Teraz tym lepszym atakiem. Tam jest jedna z plugawych matek. W ruinach przy drodze płci, jest ich więcej. I płócienne spodnie mamy, więc zakładamy sobie lewym. Tu nie zakłada się automatycznie jakby Diablo 2. I słuchamy nową wiedzę. Ja, Descartes Kane, spędziłem wiele lat podróżując i pisząc o dziwnych stworzeniach zamieszkujących nasz świat. Ale wciąż wzdraga mną widok plugawych matek. Są tym, co pozostało z dwórek królowej Asyrii, które zostały zamordowane i zdeprawowane przez nikczemną magię. Żywią się teraz trupami i wymiotując nimi tworzą nowych ożywieńców. No i posłuchaliśmy sobie pierwszej wiedzy na temat potworków. A teraz wiedza druga. Nigdy nie zapomnę, kiedy pierwszy raz ujrzałem te koszmary wyłażące z zamglonego lasu. Nasi dawno pochowani bliscy powstali z grobów i zaczęli atakować żywych. Lecz ożywieńcy to był zaledwie początek. No i tu widzieliście... Muszę mieć więcej nienawiści. Poza tym dialogiem Kaina, że wyskoczyły nam dwa razy uniwersalne części do robienia u kowala pancerza, który wykuwa nam pancerz, naprawia pancerz, tak jak Chersey w Diablo 1 w pierwszym akcie obozowi Skłotrzyc. Mamy łuk ogromnie lepszy, o 3 razy większe obrażenia, o 300%. Wchodzimy tutaj i łowca demonów może wchodzić z dwoma jednoręcznymi kuszami lub jednym jednoręcznym czy dwuręcznym łukiem. No i teraz idziemy na nich. I tu mamy teraz... Ta poczwara musi zginąć. Jestem teraz silniejszy. O, już, ale ładnie ich zmietliśmy. A, bo jak level wyskakuje, to wtedy wszystkich wokoło niszczymy. I pędzący strzał, więc zmieniamy. Bo jest ciekawszy. I tu znajomi akurat są. Mieczyka nie potrzebujemy. Skupimy go, bo gold tutaj leży. Fajnie się golda zbiera, pokażę wam jak fajnie. Drogi czytelniku, nazywam się Abdal Hazir. Jestem podróżnikiem, uczonym i badaczem. Dzielę się swą szczegółową wiedzą o tym niesamowitym świecie i zamieszkujących go stworzeniach w moich zapiskach, których to opracowanie często wiąże się z wielkim ryzykiem. Atoli, byłem niedawnymi czasy w Kanduras, gdzie mój namiot został splądrowany przez krwiożercze kolcozwierze. Zdołałem przepędzić je za pomocą buta, ale człowieka mniej śmiałego spotkałby znacznie gorszy los. No i słyszeliście nowego uczonego, który się nazywa Ablat Hazir. A poza tym kilka rzeczy tu wpadło. Pierwsze rękawice, których nie mamy, i buty, więc zakładamy. Różnica będzie też w obronie. Życia mamy na razie 180, więc dużo jakby to się zaczynało w Diablo 1. Jak tu się zaczyna, to ma się 130, ale to mniej niż Diablo 1 Amazonką, bo to jest odpowiednik Amazonki. Barbarzyńca to odpowiednik barbarzyńcy. Zabójczyni to tu odpowiednik nie wiem czego. Nekromanta to tu odpowiednik szamana. A paladyn to tu odpowiednik krzyżowca, który w rozszerzeniu został tym dodany. W Diablo 1 było rozszerzenie Hellfire, Diablo 2 Lord of Destruction, a tu jest Reaper of Souls. Mógłbym się do tego przyzwyczaić. Zadanie wykonane. I level. Te nieszczęsne stworzenia mogą w końcu zaznać spokoju. I tak się zbiera golda, po prostu się chodzi, nie trzeba klikać jak
Diablo 2, spory plus. I kolczatki już mamy. Sama się nam włączyła od razu. Chodzimy do zatęchłej piwnicy. A odnośnie przedmiotów, tak jak w Diablo 2, są biały, szary, niebieski, rzadki, unikatowy i zestaw w Diablo 3, ale nie ma elitarnego i takiego, którego nie można naprawić, a szare nie mają miejsca na klejnot. Idziemy najpierw do tych. A zachować. I kolczatkę stawiamy, ale nie w tym miejsce. Nie wiedziałem, że teraz nie można jej stawiać. Że można ją tylko stawiać tam, gdzie się stoi, to nie wiedziałem. Sporo tu tego jest. Nie wiem, czy słyszycie, ale fajny typ dźwięków. Może zagłuszam was myszką, wam dość głośno. I tu ich spowalnia. I już. A co jest w skrzyni? W skrzyni złoto i łuk. Wątpię, że lepszy od naszego. A i tak sprawdzę. Taki sam. Ale jeden punkt dyscypliny, to zmieniamy. I mamy lepszy dyscyplinę. To jest to, to jest nienawiść. I wychodzimy z tej groty do nowego, do drogi, do nowego turysta. Rozwalamy beczki i idziemy. O, coś mi się ścina, nie wiem dlaczego, ale idziemy mimo to. No, niemożliwe to jest, że tak się robi. A może to wina słabego internetu, już teraz jest smak. Ale też może się zdarzać. Idziemy dalej. André. Mój znajomy. Tu się wyświetlają znajomi. Stare Tristan. Którzy wchodzą do gry. Wciąż czuć tutaj zło, Diablo. I tu obchodzimy, jak mówiłem, wszystko dokładnie. A co do odcinków, odcinek będzie się nazywał tą lokacją, którą już skończyliśmy, a tym zadaniem, którym skończyliśmy. Zresztą będziecie wiedzieli, jak będę udostępniał na kanale, jak się nazywa. Ale wam mówię, żebyście wiedzieli z grubsza. Jakbyście szukali mnie na kanale. I w tym odcinku później będzie w opisie dojść do kanału. Gdzie ściągnąć Diablo nie będzie, ponieważ... Jak się kupi, to automatycznie przekierowuje na stronę. No co jest? Co się tu dzieje? Już rozwalone 14 golda. Myśleli chyba, co mi wylosować. Mapa aktu, klikać M. Kiedyś nie można było tak, a tu można w każdej chwili, ale i tak punktem. Do nowego Tristram. Idziemy pogadać z Leą. I powiem wam jeszcze, że to jest poziom wysoki, to już wiedzieliście, jest normalny, wysoki, elitarny, mistrzowski, udręka od 1 do 10 już teraz, czyli w sumie 14 albo 16 poziomów, a jednak z kapitanem Rumfordem. Dziękuję za pomoc i nie powinna. I dostaliśmy prawie level, wbiliśmy. Chodźmy. Najpierw musimy od... A teraz dla... Ciekawe, czy już mogę z tego... Mogę korzystać. Tyk. Kuszy nie można, można ją tylko sprzedać. To coś nam wskoczyło? Tylko to, które już możemy. No to idziemy punktem z powrotem do starych ruin. I ruchamy w dalszą wędrówkę. Która będzie długa i pełna przygód. Otworzę ci bramę.
Adria była moją matką, ale niewiele o niej wiem. Umarła, gdy byłam jeszcze dzieckiem. Wychowała mnie. Oj, tutaj dużo potworów już jest. Atakujemy już lewe. Podobno który zaginął, kiedy Tristram opanowały demony. O, huragan ognia, moja ulubiona, początkowa umiejętność. Huragan ognia, tu mamy 700, ale tu jest lepiej. Czy jest tylko łuk? Tu wymaga łuk, a. To dobrze, że mamy łuk, możemy inwestować w łuki. Obojętnie jakie, najlepiej legendarne. Patrz, ukryta piwnica. I wchodzimy do ukrytej piwnicy. Nie da tu się przejść, żeby nie zrobić tego zadania. Twoja matka, ale i tak byśmy zrobili, nawet jakby się dało przejść. Ludzie mówili, że nie zrobiono. Ale nigdy w to nie wierzyłam. I kapitan Dalton. I patrzcie, huragan ognia. Prawie nam nic nie robi. Uciekamy. Żeby nie zamroził. Bardzo fajna umiejętność moim zdaniem. Już sztylet nam nie potrzebny, że też sztylet naprawdę, tak. Oto klucz i dziękuję. Aidan przyszedł do mnie zeszłej nocy. Podejrzewałam, co kryje się w jego zatroskanym sercu. Pocieszyłam go najlepiej jak umiałam. Bez względu na to, gdzie się uda, piekło będzie kroczyć za nim. Cienie znów zawisły nad Tristram. Lecz tak jak Aidan, odejdę, zanim nas ogarnie. No i tu Adria mówiła o swoim losie. Co zrobi później w piątym akcie, będzie trzeba za tłuc, bo w zmowie z Diablo będzie. Buława tam nam też niepotrzebna. Nie mamy nikogo, komu byśmy mogli to oddać. I tu jeszcze jest lokacja. Tylko gold. A tu potworki wyskakują. Już potworki rozwalone. I już prawie level 6. Szybko idzie. Później będzie coraz wolniej, wiadomo, że na początku szybko, szybciej. Można zmieniać poziom, na którym na początku się gra, więc szybciej niż Diablo 2 można na początku zabijać potworki. Katedra w Tristram. Jestem już blisko upadłej gwiazdy. O, i wchodzimy do katedry Tristram, ale już w następnym odcinku. Więc myślę, że wam się podobało, może trochę krótki odcinek, mówiłem, że będą różnego rodzaju. Jeszcze raz myślę, że wam się podobało, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!